oznaczonego numerem 9 w liście Kraków, Grzegorz Pater. 6 bramek na koncie brakuje do wyrównania rezultatu. Już powiedziałam to w dobrą godzinę, tylko 2 bramki. Pięć-zero dla krakowskiej Wisły i 7 bramka Grzegorza Patera. Może być 8? Jest! Szanowni Państwo, wydawało się, że nie, niemożliwe, aczkolwiek w piłce nożnej nie ma rzeczy niemożliwych. 8 bramka i czas dla podróży. Dwudziestka w Śląsku Wrocław, Tomasz Moskwa. 9 bramek, goni go 9. Klasyczna 9. Wiśle Kraków. Grzegorz Pater, zdobywca 8 bramek. Pięknie wyczekał bramkarza, położył Artura Sagnata i zdobył honorowo bramkę 6-1. A zdobywcą bramki nie pierwszy w dniu dzisiejszym Dariusz Dziewulski z 10 w reprezentacji Straży Pożarnej. Thank you.
przedstawiać nie muszę. Grzegorz Mater na koszulce 9, na wierzchniku 9. I szanowni państwo, póki co mamy dwóch królów strzelców. Grzegorz Mater i Tomasz Moskwa ze Śląska Wrocław zdobyli po 9 bramek, aczkolwiek jeszcze nieco ponad 5 minut do zakończenia spotkania, w którym Krakowska Wisła prowadzi z reprezentacją strażaków 7-1. Tak więc jeszcze, że tak powiem, Grzegorz Mater może ukłuć strażaków i rozstrzygnąć na swoją korzyść koronę króla strzelców w pierwszym historycznym turnieju charytatywnym na hali widowiskowo-sportowej w Bochni. Fantastyczna asysta Mielczynkowi i 8-1 strzelcem Naki z numerem 8, notabene na koszulce Jacek Matynia. 8-1 Wisła Kraków, reprezentacja Straży Pożarnej. Szanowni państwo, 7-2. Bramka dla Straży Pożarnej. Szanowni państwo, Państwo już wiecie, stąd ta żywiowa reakcja. Grzegorz Mater
10 bramka. A jeszcze wcześniej dla Straży Pożarnej bramkę zdobył Krzysztof Barcik. I koniec spotkania, szanowni państwo.